Jest ostatni piątek 2019 roku. Assalamu alaikum, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Z tej okazji, że to ostatni filmik, inshallah, w tym roku, chciałabym zrobić filmik ala orędzie, ale od początku. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że jesteście ze mną na tym kanale. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za kciuki w górę. I chciałabym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które były ze mną w tym roku, które poświęciły swój czas, energię, żeby być ze mną, żeby być z moją rodziną. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Nie będę Was wymieniać z imienia i nazwiska, ale wiecie, o kim mówię. Jeżeli mówię do Was, na pewno wiecie, że o Was mi chodzi. Oczywiście na pierwszym miejscu chciałabym podziękować mojej mamie i z tego miejsca ją pozdrawiam. I to moja mama dzisiaj jest inspiracją do tego filmiku. Z tego względu, że dzisiaj poświęciła mi swój czas i jestem jej za to ogromnie wdzięczna. I to nie jest tak, że moja mama poświęciła mi ten czas dzisiaj. Moja mama poświęciła mi całe swoje życie, jest moją mamą i nosiła mnie pod sercem, wychowała mnie i była dla mnie zawsze i mam nadzieję, że ja też jako już dorosła osoba będę mogła mojej mamie się tym wdzięczyć i być z nią. I właśnie w tym temacie chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać. Chciałabym zacząć od tego, czy kiedykolwiek w swoim życiu spotkaliście starszą osobę, która mówi coś takiego. No, za dużo czasu poświęciłam swoim bliskim. Zbyt mało czasu poświęciłam na inne rzeczy. Całą swoją energię życiową spędziłam na budowaniu bliskości, budowaniu relacji z moją rodziną, z moimi bliskimi. Teraz żałuję, że tak wiele czasu, wysiłku, energii poświęciłam właśnie im. Ja, szczerze powiedziawszy, nie spotkałam jeszcze w swoim życiu nigdy osoby starszej, która w ten sposób podsumowuje swoje życie. Pracując w hospicjum, w dziennym domu pomocy społecznej, spotykałam się z osobami starszymi, które często mówiły coś zupełnie innego i w takim negatywnym i pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli często spotkałam osoby, które były bardzo zadowolone z tego, że miały tę szansę spędzić swoje życie zaspokajając potrzeby swoich bliskich i będąc z nimi, budując relacje, oraz te, które żałowały, że takiej możliwości nie miały i że zdecydowało się spędzać swój czas i energię na inne rzeczy. I zastanawiam się, czemu tak jest, czemu tak wielu z nas zapomina o tych bliskich, zapomina o tym budowaniu relacji. Tak wielu z nas jest samotnych. I może to wynika z tego, że kiedy dajemy komuś coś materialnego, jakiś materialny prezent, coś, co można dotknąć, często słyszymy dziękuję. A jak często słyszymy dziękuję, kiedy wysłuchamy kogoś, kiedy jesteśmy dla drugiej osoby, kiedy poświęcimy jej swój czas i energię. Nie po to, żeby coś dać, tylko po to, żeby być. Żeby być z tą osobą i dla tej osoby. Takie podziękowania zdarzają się niezwykle rzadko. Miałam okazję w zeszłym tygodniu wysłuchać pewien wykład, w którym był wspomniany film, w którym król miał dwie córki i postanowił sprawdzić, która z tych córek bardziej go kocha. I pierwsza córka przyniosła mu wiele kosztowności, złoto, diamenty i powiedziała, że to jest jej dowód miłości i w ten sposób chce pokazać ojcu, jak bardzo go kocha. Druga córka nie przyniosła ojcu nic, a
ale powiedziała, że jej prezentem dla niego, jej dowodem miłości będzie czas, że będzie dla niego zawsze. Będzie dla niego zawsze, kiedy będzie jej potrzebował. I będzie zaraz obok, kiedy nie będzie jej potrzebował. Jej ojciec nie był zadowolony z tego prezentu. A ja myślę, że w dzisiejszych czasach, że w dzisiejszym świecie wielu z nas również nie jest zadowolony z takiego prezentu. Dlaczego? Bo kiedy ktoś oferuje nam bliskość, żeby być z niej zadowolonym, musimy również ją odwzajemnić. Bo jeżeli ktoś chce być z nami, żebyśmy byli z tego zadowoleni, musimy my chcieć być z tą drugą osobą. Zastanówmy się, czy relacje w naszym życiu są ważne. Zastanówmy się, czy tak naprawdę chcemy być dla innych i czy pod koniec życia będziemy zadowoleni z tego, na czym teraz się koncentrujemy. Zachęcam Was do budowania bliskości. Zachęcam Was do skupienia się na tych Waszych bliskich osobach. Jeżeli ich nie macie, to żeby ich odnaleźć, żeby odnaleźć te swoje bratnie dusze i razem z nimi iść przez to życie. W tym wolnym czasie teraz między świętami, w wolnym czasie przed Sylwestrem, po Sylwestrze, życzę Wam czasu dla siebie, ale z bliskimi. Dla siebie wzajemnie. I to jest takie moje małe orędzie noworoczne i chciałabym Wam życzyć przy tej okazji tego, żeby ten 2020 rok był jeszcze lepszy niż ten 2019 i pozwolił Wam się stawać najlepszą wersją siebie i budować najlepsze relacje. Bo moim zdaniem relacje to prawdziwa waluta tego świata. Salam aleikum i wszystkiego dobrego.